No, ciekawe. Słuchajcie, dzisiaj no po prostu Armagedon się tu zapowiada. Prognoza zapowiada 56 węzełków po południu w porywach. Dzieje się tu dzieje, pewnie zresztą słyszycie, jaki to jest gwizd w ogóle. Jeden wielki, ja chyba jeszcze, słuchajcie, nie przeżyłem czegoś takiego nigdy na Bałtyku. A tu koledzy z, jak się ten jachcik nazywa? Koledzy z Luny mówią, że to tutaj jest w Holandii normalne. Kilka takich sztormów w ciągu jesieni, potem w zimie podobno się uspokaja. Także tak, ale słuchajcie, popatrzcie, co tu się, że tak powiem, wyrabia. Ja się zaraz pewnie przejdę na koniec kei. Po prostu szał. Co ty o tym myślisz? Wszystkim? No ja dzisiaj, słuchajcie, w środku powoli dostaję choroby morskiej. Wchodzi taka fala, tam jak jest z tego kierunku wiatr, to wchodzi tutaj do mariny taka no dość nieprzyjemna fala i ja chwilami się czuję, jakbym miała tutaj zaraz dostać chorobę morską. No, moje biedactwo. W ogóle Ola teraz ostatnie 3 dni to leżała w ogóle z gorączką, teraz jak jej trochę lepiej, to ją położyło. Leżałam dzień z gorączką, ale zobaczcie, nosek mam jeszcze taki niezbyt przystojny. I jeszcze mówię niezbyt przystojnie, ale już jest lepiej. No, ale my generalnie wisimy na cumach dobrze, bo mamy fajne miejsce. Jesteśmy oczywiście wszystkie cumy zdublowane, co chwilę tam sprawdzamy, odbijaczki fajnie pracują, więc na razie jest spoko. Cała zabawa polega na tym, że czegoś takiego chyba jeszcze nie przeżyliśmy na Dionce, więc jest takie lekka niepewność. O, właśnie. Także to jest nasz pierwszy raz, można by powiedzieć, tutaj w Holandii, no taki gwizdziej. Ale ja w ogóle nie pamiętam, żebyśmy wstali w czymś takim nawet nie, na Bałtyku. Nie pamiętam. Nie, żeby tak gwizdało. Zrobimy sobie obchód, zobaczymy jak to wygląda teraz i zobaczymy jak to będzie wyglądało za parę godzin, nie? Bo o 16 ma być apogeum tego. Tak, o 16 pewnie jeszcze tam wyjdziemy wam pokazać, jak brzmi 11 w skali Beauforta, bo tak ma być koło 16. Cześć, witajcie. To, co widzieliście przed chwilą, to były ujęcia pierwszego sztormu, który przeżyliśmy tutaj na początku listopada. Było takie to pierwsze przeżycie, które mieliśmy tutaj w Holandii sztormowe, więc robiliśmy trochę wielkie oczy. I dzisiaj będzie właśnie o takich jesienno-zimowych atrakcjach, które tu w Holandii nas spotykają. Natomiast zanim przejdziemy do jachtowego zimowego życia, to chcieliśmy wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za wszystkie komentarze, które napisaliście nam pod poprzednim filmem. Jest tam tyle rad, tyle sugestii co do dalszej trasy. Fajnie, że napisaliście, co o tym myślicie, bo było bardzo dużo trafnych uwag, które też pomogą nam w podjęciu decyzji na wiosnę. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Okej, a my wracamy do pierwszego sztormu. No i słuchajcie, zaczynają się tu chyba pierwsze problemy jakieś, widzę, że tam z daleka rozwinęło komuś foka dosyć mocno. Nie wiem, czy to stąd widać. To już wygląda niefajnie tak naprawdę. Już przed chwilą znowu tam, przed chwilą z nim w ogóle walczyli, z tym fokiem i chyba go nawet zwinęli, a teraz nie wiem, co się stało. Czy rozwinął znowu, kurczę? To jest na innej kei, w ogóle w innej marinie, także ani tam podejść, ani nic, czy pomóc. Tam widać, jak wszystkie te salingi pracują, ja skręca po prostu. Mam nadzieję, że im nie położy tego masztu. No rozwiewa się, słuchajcie. Rozwiewa się coraz bardziej. No tu i tak mamy chyba najbardziej przytulne miejsce, jakie można sobie wyobrazić w tej marinie się. Ola była na dzióbku sprawdzić, jak wygląda Dionka i co? Jak tam na dzióbku wygląda? Nie, no na dzióbku wygląda spoko. Myśmy tak właśnie przezornie przewiązali wczoraj foka przy uchu szotowym, żeby się przypadkiem jakbyś na przykład roller linka puściła, to żeby się nam nie odsupał. No założyliśmy też wczoraj dodatkowy baby sztak, znaczy właściwie na moje życzenie. Nie wiem, czy potrzebnie, czy niepotrzebnie, ale tak dla mojego psychicznego spokoju. Założyliśmy, bo możemy. Dokładnie. Zażądałam założenia i został założony.
Nie, no na dzióbku wygląda spoko. Trzeba pewnie kontrolować, szczególnie z lewej burty, cumy dziobowe, bo tam one trochę pracują, czy się nie przecierają, więc ewentualnie poruzować, wybrać, ale są mocne cumy, więc nie trzeba tam stać, tylko co jakiś czas po prostu zerknąć. A tak mi się wydaje, że jest okej. No fały nam trochę szaleją, ale nie aż jakoś tam mocno, także nic się nie powinno. Masz to marcikowi stać. Trzeba po prostu to dzisiaj przecierpieć, więc po prostu trzeba przeżyć dzisiaj i tyle. Wchodziliśmy tutaj do tej mariny, to tak mówię, dalby. Znowu dalby. Nie lubimy dalby. Nie lubię dalby, bo to się ciężko wchodzi między te dalby i w ogóle. Ale wszystko ma swoje zady i walety, nie? Bo jednak w takim piździaju to na tych dalbach człowiek wisi spokojnie. Mamy takie to fajne miejsce, nie wiem czy Darek już opowiadał czy nie, ale wisimy z jednej strony na dalbie, z drugiej mamy pomost i możemy się tak wybrać, żeby o ten pomost się nie obijać. Tylko jak mocniej przywieje, to się po prostu na tych odbijaczach opieramy i to jest chyba idealne wyjście. Bo z jednej strony nie jesteśmy wciskani w pomost, a z drugiej strony te odbijacze trochę pomagają cumie. Ona nie jest aż tak, tak duże siły nie są wtedy na cumie, że łódka się opiera trochę na odbijaczach. Także no w ogóle miejsce idealne, bo jesteśmy w samym rogu, najbardziej chyba możliwie osłonięcie od fali. Tacy szczęściarze dwaj. Dobre z tego wszystkiego jest to, że to apogeum się dzieje w dzień. Bo w nocy wszystkie koty są czarne i wszystko brzmi gorzej, a w dzień jest łatwiej to wszystko kontrolować. Też tutaj jest dużo ludzi, wszyscy patrzą na te swoje łódki. No i po tych sztormowych ujęciach pewnie nie zdziwicie się, że tak naprawdę pierwszym i najważniejszym patentem na przetrwanie zimy w takim miejscu jak Holandia, czyli trochę w geograficznym przeciągu, jest dobrze i bezpiecznie zacumować łódkę. I tutaj chodzi o parę rzeczy, to znaczy nie tylko o to, żeby ustawić się dziobem do zachodnich czy południowo-zachodnich sztormów, tak żeby wam deszcz i śnieg nie wpadały do salonu albo do kuchni, ale też fajnie jest popatrzeć, jak cumują tubelce. Tutaj jest to cumowanie dość charakterystyczne, bo wszystkie cumy są z dublowane i też cumujemy, część cum jest przywiązana do łańcuchów, które znacznie amortyzują gwałtowne ruchy łódki. Właściwie ustawić łódkę, zdublować wszystkie cumy, no i też fajnie jest wybrać dobre miejsce w marynie, bo akurat w naszej marynie wchodzi taka dość nieprzyjemna fala przy zachodnich sztormach i my stoimy w fajnym miejscu, bo w samym rogu w głębi mariny, więc ta fala nie jest tam tak uciążliwa, natomiast łódki stojące bardziej na zewnątrz, no troszkę bardziej od tej fali cierpią. I co, wszystko gra? Co? Wszystko gra? Wszystko gra, słuchaj, jak na mandolinie. Bardzo ładnie sobie wisimy, także jest naprawdę okej. Okay. My tu mamy jeszcze w tym naszym narożniku, jak u Pana Boga za piecem, słuchaj. O, trochę odjechaliśmy od pomostu, bo nam prosto w dzioba wieje. Należy się poruszać na wietrzną stronę kei, bo można odlecieć. Idziemy zobaczyć miejsce, które nie jest niczym odsłonięte, bo wiatr tak naprawdę wieje praktycznie centralnie w wejście do mariny, nie? A Genia poszła w strzępy. Do rana to nie będzie po niej śladu. Kolejna zimowa kwestia to kwestia temperatury. Nam pierwsze przymrozki trafiły się już pod koniec listopada. No, to dzisiaj pierwszy dzień, słuchajcie, przymrozków. Zobaczmy, co tu się dzieje. Rzeźko się zrobiło. A oprócz tego, że zrobiło się rzeźko, to zrobiło się jeszcze ślisko. Cały pomost biały. Dionka też. Zobaczymy, jak nam to pójdzie, bo myśmy jeszcze na Dionce nie zimowali w warunkach mroźnych. Pływać pływaliśmy, ale zimować żeśmy nie zimowali. Klasę energetyczną ona ma chyba gdzieś pod koniec alfabetu XYZ, więc troszkę nam tutaj energii schodzi na utrzymanie jakiejś sensownej temperatury w środku. Jeszcze dzisiaj mają być temperaturki takie niskie, tam gdzieś minus 3, jakieś minus 4, później ma już być z powrotem 6-7, także nie ma tragedii. Ale tak to wygląda. Zobaczcie,
kurczę, dużo w ogóle łódek zostaje tutaj na wodzie, nie? U nas to tam są jakieś małe ilości, a tutaj w zasadzie, mam powiedzieć, cała marina stoi na wodzie. Tyle samo na wodzie łódeczek, co na lądzie, nie? To tak, z takich pierwszych, pierwszy przymrozkowy raport. Tak wyglądały pierwsze przymrozki, natomiast w połowie stycznia udało nam się nawet zamarznąć. Mamy 18 stycznia i dzisiaj rano obudziliśmy się pierwszy raz, znaczy nie, że obudziliśmy się pierwszy raz, tylko pierwszy raz obudziliśmy się z kucilodem. Nie za dużym, ale zawsze tak wygląda nasza marina, która... To, co tu widzicie, to jest cieniutka warstwa lodu. No i oczywiście zawsze fajnie sprzedawalny wschód słońca, który zaraz pewnie się nam pojawi. A tak wygląda sobie Dionka. Z tamtej strony już widać, że rozbite, albowiem zamiast zacząć nagrywać, to ja się wziąłem oczywiście do roboty i zacząłem najpierw skuwać, dopiero potem mi przyszło do głowy, że może fajnie byłoby to nagrać. Jeszcze nie żyjemy z kamerą na tak za pan brat, żeby wszystko dokumentnie nagrywać i z kamerą żyć. Tak więc zasadniczo jest ona zakopana na naszej Dionce, jak w zasadzie wszystko łącznie z nami. I żeby zacząć filmować, to trzeba się najpierw napracować. Czyli wykopać kamerę, potem stwierdzić, że nie działa, bo bateria się rozładowała w międzyczasie. Wykopać baterię, sprawdzić, która jeszcze zipie, bo one też dokonują, że tak powiem, sepuku co 30 parę godzin. Dionka sobie zamarzła. Postawimy sobie tu gdzieś kamerę. A ja sobie wezmę przyrząd, włócznie i sobie tutaj miejsce zrobimy dla kaczek na sondzie. I tak przechodzimy do kolejnej zasadniczej kwestii przetrwania na jachcie w zimie, czyli do ogrzewania. Na Dionce mamy ogrzewanie gazowe, które zamontowaliśmy kilka sezonów temu. Zastanawialiśmy się, jak sobie poradzi tutaj, kiedy jest włączone właściwie cały czas. No okazuje się, że całkiem nieźle. Jest w miarę wydajne, ciche. Mieliśmy spore wątpliwości, czy łódkę da się efektywnie ogrzać, ale na szczęście tutaj Dionka jest mała, co działa na naszą korzyść i to małe wnętrze bardzo łatwo jest ogrzać, więc utrzymanie temperatury takiej komfortowej 16-17 stopni nie stanowi żadnego problemu. Zupełnie inną kwestią jest to, jakie ogrzewanie byłoby najlepsze i tutaj gdybyśmy mieli jakiś wybór, to pewnie byśmy zagłosowali za ogrzewaniem dieslowskim, głównie ze względu na to, że dużo łatwiej jest przetransportować paliwo. Też fajnym rozwiązaniem byłby kominek jachtowy i pewnie warto byłoby rozważyć jedno albo drugie rozwiązanie i to na Dionce zmienić, natomiast musielibyśmy w tym celu przeprowadzić małą rewolucję. No a w tych zimowych warunkach nie byłaby to jakaś przyjemna operacja, trzeba by pewnie połowę rzeczy z łódki gdzieś wynieść, więc byłoby to dość kłopotliwe. Liczymy więc na to, że nasze gazowe ogrzewanie będzie się fajnie sprawdzać przez całą zimę, a może i jeszcze dłużej. Natomiast to też nie do końca jest tak, że nie ma z nim żadnych problemów, bo ogrzewanie zrobiło nam bardzo niemiłą niespodziankę akurat w przerwie między świętami a Nowym Rokiem. Cześć wszystkim, witamy Was cieplutko tutaj z naszego małego, świąteczno-okołonoworocznego, naszego małego czołgu. Cześć. Ola tutaj robi dla Was film. O, tak. No. No, a my choć nie lubimy takich niespodzianek, to niestety mamy niespodziankę. Nie wiem, czy to słychać, ale to jest właśnie
Poranna niespodzianka. To jest właśnie poranna niespodzianka i padło nam ogrzewanie. Haha. Taka. Nie padło, chrzęści chrobęści. No chrzęści chrobęści, no to jeden diacho. To wolałbym, żeby to się nie skończyło, wiesz, czymś gorszym. No i trzeba to będzie pewnie naprawić, kurczę. A ogrzewanie znajduje się pod tą stertą gruzu, nie? Którą tutaj pokazuję, także... Także znowu coś do zrobienia będzie. Witamy w nowym 2024 roku. Mamy 2 stycznia. Poprzedni rok zakończył nam się awarią naszego ogrzewania gazowego. I dzisiaj spróbujemy sobie zobaczyć, co tam się w ogóle stało. Czy to jest jeszcze przerabialne, czy to będzie koniec tego ogrzewania. Raczej stawiam na to drugie, ale no zobaczymy. Nasze ogrzewanie znajduje się o tam. Miła praca dodatkowa do wykonania i trzeba to przerzucić stąd. Tam. Ola poszła sobie na trening, na siłownię. No, a ja zanim pójdę do pracy, to spróbuję tutaj coś podziałać. Także ruszamy. Bierzemy się za przerzucanie gratów. Tu jest nasze ogrzewanie. Teraz będzie pewnie lepiej słychać. Coś pewnie z wirnikiem tam się stało przy wentylatorze. Wstępnie mogę wam pokazać, co tu chrobęści. Ten wentylatorek tutaj. Natomiast się obraca bez żadnego problemu. W zasadzie jak to ruszyłem, to przestało chrobęścić, więc pewnie jest gdzieś tam jakieś tarcie po prostu. Ja spróbuję to pędzelkiem olejem tam przesmarować delikatnie, żeby to miało troszkę smarowania. No, mam nadzieję, że to nie poszło jakieś łożysko. Zobaczymy, spróbuję przesmarować i zobaczymy, czy to coś da. Czy jest możliwość, że to rzeczywiście było tam gdzieś niedoolejowane. Położyłem tam pędzelkiem troszkę oleju na te wszystkie obrotowe części, no i cisza. Chyba będzie dobrze. Zamknąłem tutaj sprawę z powrotem. Włączymy sobie ogrzewankę, zobaczymy, czy będzie działać, czy też będziemy my działać dalej. Tośmy bochuna usiekli. Koniec tematu. Okej, to przechodzimy do następnych patentów i tu ciekawostka, bo można by się spodziewać, że największym wyzwaniem przy zimowaniu na jachcie będzie ogrzewanie. Natomiast nic z tego, bo największym problemem tak naprawdę jest zbierająca się na jachcie wilgoć. Różnica temperatur po prostu robi swoje i tak jeżeli jest różnica temperatur między temperaturą na zewnątrz i wewnątrz poniżej 10 stopni, to wilgoć nie jest aż tak zauważalna, natomiast jeżeli jest to więcej, to czasami, słuchajcie, mamy nawet jakieś miejsca, gdzie nam po prostu kapie gdzieś tam z okienek albo zbiera się w pewnych miejscach woda i no, zwyczajnie nam kapie z sufitu. Oczywiście jak jest mróz, to mamy też te okienka zamarznięte, także to jest no, takie spore wyzwanie, nie mówiąc już o zawilgoceniu wnętrza, rzeczy, elektroniki itd., itd. I tutaj żeglarze, którzy mieszkają na pokładzie w zimie, mają różne strategie, jak sobie z tą wilgocią radzić. Świetnym rozwiązaniem jest dobra izolacja. My na Dionce takowej nie posiadamy. Dobrym rozwiązaniem jest również ogrzewanie, które jednocześnie odprowadza wilgoć z łódki. My takiego nie posiadamy. Niektórzy żeglarze utrzymują na jachcie niskie temperatury, żeby ta różnica temperatur na zewnątrz i w środku była jak najniższa. No w naszym wypadku to odpada, bo na jachcie musi być ciepło. Natomiast patentem, który okazał się bardzo prosty, natychmiastowy i który działa fajnie, jest odwilżacz. Odwilżacz kupiliśmy, to był właściwie nasz pierwszy zakup po decyzji o pozostaniu w Holandii na zimę. Działa wydajnie, fajnie, osusza i naprawdę robi dobrą robotę. I kiedy tak rozmawiamy z innymi żeglarzami, którzy zimują tutaj, to okazuje się, że każdy ma na łódce odwilżacz. Nawet sąsiedzi nasi, którzy na łódce nie mieszkają, ale tutaj przyjeżdżają na weekendy czy na parę dni czasami sobie pomieszkać, też zaopatrzyli się w taki odwilżacz, bo bez tego po prostu ani rusz. Jedna rada, żebyście, jeżeli będziecie w taki odwilżacz do łódki inwestować, warto kupić odwilżacz, który jest przeznaczony do pomieszczenia o 2 razy lub 3 razy większej powierzchni. Okej, no to przechodzimy do kolejnej atrakcji z zimowego mieszkania na jachcie, przynajmniej tutaj w Holandii.
a mianowicie do wysokiej wody, a właściwie powinnam powiedzieć do ekstremalnie wysokiej wody. Chcieliśmy wam pokazać, co się dzieje na zewnątrz, ale akurat idzie wielka chmura, z której będzie pewnie lało, więc pokażemy wam za chwilę. A tymczasem pokażemy wam prognozę, co tu się dzieje. Takie coś do nas tu przyszło, chyba z obszarów polarnych prawie, że. Prawie, że ze Svalbardu tutaj pozdrowienia dzisiaj idą od samego rana. Także taki zdrowy północny wiatr, słuchajcie. No i wpycha tutaj ostro wodę nam, nie? Także od pewnego momentu, że tak powiem, mamy wizyty bardzo przemiłych sąsiadów, Holendrów, którzy, wiedząc, że my niezwyczajni takich zachowań, przychodzą nas tutaj po kolei ostrzec, że będzie wysoka woda, czy aby na pewno wiemy, że coś takiego będzie się działo, także chcemy to też na was nagrać, bo jest to ciekawe, już woda praktycznie podchodzi pod pomost. A oto i chmura, która straszy. Zobaczymy, co z niej będzie. To jak wygląda sytuacja? Gdzieś tak kilka centymetrów jeszcze poniżej poziomu parę pomostu. Centymetrów teraz mamy zapasu, nie? O tej godzinie. W nocy ma tutaj nas odciąć zupełnie. I hop! Oj, się udało. Udało się, nie zrobiłam plum. No, ale to jest w ogóle strasznie fajne, bo przychodzą tutaj do nas sąsiedzi, tak jak Darek mówił, bo wiedzą, że jedyna taka łódka, która z takimi cudami nie jest obeznana, więc pukają, pytają, czy wiemy, czy wszystko w porządku. No, fajne to jest, nie? Jo. Że tak się interesują. O. Jest. Możemy się czuć bezpieczni, bo w razie jakby się, że tak powiem, działo coś, co nam się nie mieści w głowie, na przykład, to przyjdą i nas ostrzegą, no to jest chyba normalne, że my nie wiemy, co tu się dzieje, bo i skąd. Nie? Przy tych pływach takich anormalnych tutaj jest ryzyko, że dostanie się też skrzynce prądowej, czego zasadniczo wolelibyśmy uniknąć. No, byłoby miło. Wyładowań elektrycznych. Ze skrzynki prądowej, tak? Jeżeli już to górą, niech się wyładowuje, a tutaj lepiej nie. Wieje. Mocno wieje. No, no ale tu jesteśmy dosyć osłonięci, także kurczę, tak naprawdę miejscówka jest super. Tak, no w ogóle rzadko kiedy można oglądać Dionkę z takiej tutaj pomostowej perspektywy. O, wyczyścimy sobie dno może. O, patrz, już się zaczyna tu wlewać. Patrz. Zaczyna się wlewać, a rzeczywiście, bo tu jest mała falka się robi. Tutaj cumy już się maczają. A słuchajcie, Darek jest dzielny, bo postanowił w taką pogodę pojechać po zakupy. Pytam, czy da radę wrócić, więc mówi, że ma kalosze. O, proszę bardzo. Człowiek gumiak. Człowiek gumiak, dokładnie. Tak, my się wysokich poziomów wody nie boimy. Nie wiem, ja tam się boję. Bo ja gumiaków nie posiadam. O, właśnie klasyczny przykład tutejszej pogody. Słonko i deszcz. Postanowiłem się uzbroić w taki sprzęt. Piękne gumioki. Ponieważ nie wiem, co zostanę, jak wrócę. Czy w ogóle coś zostanę. A ja sobie zrobię wycieczkę rowerową, która też może być bardzo ciekawa. No, latające rowery. Co, z obciążeniem w drugą stronę dobrze mi się będzie jechać. Latające krowy już widziano, natomiast latających rowerów chyba jeszcze nie. Ej, komandosi to wiesz. No, pięknie. No. Obiecałam, że dzisiaj w nocy jeszcze pokażemy, jak to wygląda. No i bardzo dobrze, bo dzisiaj w nocy to już mogą takie kalosze nie starczyć tu z tego, co mówię. Dotrzymamy słowa i wstaniemy w nocy? Niczego nie obiecuję, ale damy z siebie wszystko. Żeby się obudzić, damy z siebie wszystko. Damy z siebie wszystko. Wszystkie budziki damy z siebie. No dobrze, to powodzenia. Dobra. No dobra, to ja śmigam. A ja wchodzę z powrotem, bo jeszcze chwila to mnie tu zaleje. Się. No zapraszam na pokład. No. Wiesz? Czegoś takiego jeszcze nie widziałem przy pokładu. Nie? Nie.
Jeżeli słusznie zapytacie, dlaczego nie ma tu pływających pomostów, odpowiem szczerze, nie wiem, bo okoliczne mariny te pływające pomosty posiadają, co generalnie rozwiązałoby problem, natomiast akurat my jesteśmy w marinie, która takich pływających pomostów nie posiada, więc jak sobie radzić? Jakie są patenty? Pierwszy i najważniejszy to jest zostawienie na cumach sporej ilości luzu, żeby ta łódka przemieszczając się ponad metr w ciągu kilku godzin w górę lub w dół na tych cumach po prostu nie zawisła. Drugim rozwiązaniem, drugim patentem są kalosze, bo jak widzieliście, czasami się z łódki po prostu nie da wyjść. Kolejną rzeczą jest to, żeby wiedzieć, jaka będzie ta wysoka woda. I tutaj jest taka apka, która pokazuje, prognozuje wysokość wody w całej zresztą Holandii. Na tej apce widać dane historyczne, widać też taki jakby normalny, standardowy pływ, czyli te 30-40 cm. No i najważniejsza jest prognoza na następne dwa dni, jak ta wysoka woda się będzie kształtowała. No i w tą apkę właściwie wszyscy się gapią, wszyscy ci, którzy mają tu łódki albo mieszkają na łódkach, i apka jest równie popularna co prognoza pogody. Pierwsze pytanie, czy widziałeś, jaka będzie wysoka woda, czy widziałeś, ile będzie wiało, więc apka to kolejna rzecz, która tutaj się bardzo przydaje. Czy coś widać? Oj! O! Coś widać. Coś widać. Dzień dobry albo... dobry wieczór, nie wiem, druga w nocy, więc w zasadzie dobranoc. Za chwilę będzie dobranoc. Dobranoc. Idziemy zobaczyć, jaki jest poziom wody. Właśnie. Powinien być pomost pod wodą. Dziwów jest dzisiaj ciąg dalszy. Druga 10 i ten poziom wody powinien być wysoki i jeszcze wzrosnąć około 10-15 cm. Idziemy sprawdzić? Głucho wszędzie, ciemno wszędzie. Co to będzie? Nie wiem. Czy to tak wygląda? Strasznie. Prąd jeszcze wystaje. Nasza rzeczywistość zamieniła się w wodny świat. Tak, dokładnie miałem to powiedzieć. Jaki księżyc w ogóle, łysy, jest fajny, nie? Kurczę. Widzicie łysego? Widzicie łysego? Tu jest. A w ogóle to można się pobawić troszkę światłocieniem, słuchaj. Weź kamerkę. I co mam z nią zrobić? Patrzeć na mnie. A ja spróbuję w kamerze schować połowę mordy i coś powiedzieć, tak? To jest tak właśnie, słuchajcie, jak się wstaje w środku nocy, to takie pomysły głupie do głowy przychodzą. Jak wygląda to w kamerze? To nie macie. O, jesteś. Teraz? Jak Terminator. Fajnie. No mówię właśnie, wiesz? Można zniknąć i tylko głos zostanie po wielkim gołuniu. Dobra, to co, widzieli, zobaczyli, idą spać chyba, co? No, ale ci powiem, że jakby na przykład w silnych podmuchach wiatru pieprznęła nam cuma, no to byłaby niezła poszukiwajka podwodna, słuchaj, żeby cumę wymienić. Wszystkie cumy kończą się, że tak powiem, grubo pod wodą, nie? Więc jakby walnęła cuma, to trzeba by ubrać kalosze. No i ja cię proszę, chyba że do tej barierki by się przywiązał. Gdzie tam byś grzebał pod wodą, no bez sensu, żebym sobie łapał do mojej. Tylko wiesz co z tą barierką, nie? My zaraz z nią płynęli pewnie. Życie powinno wrócić do normy około godziny 7.30. Już powinno się udać suchą stopą bez kalosza zejść na pomost. Czego i Państwu życzę. Dobrej nocy. A dla nas osobiście jest jeszcze jeden bardzo fajny patent, sposób na przetrwanie zimy, za który bardzo serdecznie dziękujemy świętemu Mikołajowi. Słuchajcie, na naszym jachcie zapanowała po świętach nowa jakość, słuchajcie. I oprócz takich tajemniczych urządzeń jak radar czy Naftex, które tutaj sobie stoją, pojawił się jeszcze, nie ma dla niego miejsca, albowiem panuje tu pierdolnik, ale pojawił się... Słuchajcie, ekspres do kawy. I to jest naprawdę nowa, zupełnie jakość na diące. A, święty Mikołaj nam przyniósł. A. Haha. Zupełnie przypadkowo, cały zestaw naszych super kubeczków pasuje po prostu jak ulał. Od teraz możemy się raczyć kawą z ekspresu. Prawda? Za co świętemu bardzo dziękujemy, prawda? Och tak, dziękujemy bardzo. Smacznej kawki. Bzdęk.
to tyle na dzisiaj. Będziemy się już dzisiaj z Wami żegnać. Dajcie znać, jak się Wam film podobał, czy jakieś użyteczne informacje udało nam się przekazać. Zalajkujcie oczywiście, a jeżeli się okaże, że nie ma czego lajkować, to pamiętajcie, żeby chociaż zalajkować Latarniowiec.